posłańcy Pana Boga. Potem jak zwykle kawa, oczywiście, i dyskusja, nie? Nasi dwaj bohaterowie już dochodzą, wiecie, obowiązki i tak dalej, zaraz przyjdą, teraz rozmawiamy. Ale czy masz jeszcze coś co tego do powiedzenia? Nie. Dobrze. Nic nie. Zaraz mamy jakby sprawdzać, jak my jesteśmy z poziomem dźwięku, jak za głośno to mówić. Koniec 70., początek 80. lat, wojna w pełni. Młodzi gniewni przyjeżdżają z Polski, grupa 5 misjonarzy. Więc tak, obejrzeliśmy przed chwilą film Piotra Zaremskiego, Posłańcy Pana Boga, o misjonarzach. Akcja, wiadomo, działa się w Afryce. Mamy ze sobą tutaj dwóch księży, którzy mają ze sobą właśnie tą przeszłość misjonarską, czy też duszpasterską, jak to wiecie, o co chodzi. Do czego zmierzamy? Zmienię temat, przejdę na wątki, jakie żeśmy znaleźli w tym filmie. To miałem szczególnie kilka. Pierwsze to wojna, konflikt, jaki często jest spotykany udziałem księży, którzy znajdują się wśród takiego konfliktu. Inna rzecz to obce kulty, tak? Czyli ta, jak było, czumba, tak? Czyli inne takie wierzenia dość mroczne. Tudzież ostatnia, że pierwsza rzecz to był ten właśnie szok kulturowy. Teraz tak, jak to się odnosi do waszych doświadczeń? Ksiądz, przesadny księży, tak, wszyscy znają mnie, dlatego tak nie umknęło mi to nieco. Ksiądz Kazimierz, tak? LPA, 91, dojście komuny do władzy. Jest o czym opowiadać, jest o czym wspominać. Ksiądz Piotr, Brazylia, teologia wyzwolenia, herezje, coś się działo. Także macie pewnie dużo nam do opowiedzenia. Oczywiście zapraszam, tak? Podzielcie się z nami. Nie, to zawsze na takich spotkaniach jest trudno zacząć, bo nie wiadomo o czym mówić, co kogo interesuje. Zawsze dopiero taka fajna rozmowa się zaczyna poprzez zadawanie pytań i wtedy można coś się dowiedzieć czy opowiedzieć. Ja wyjechałem w 91 roku, to wtedy biskup Brzeciński na jednym ze spotkań powiedział, że potrzebuje księży, którzy by wyjechali wszędzie właściwie, bo mówi, potrzebuje do Niemiec, do Anglii, potrzebuje do Kanady, na Alaskę, potrzebuje do Czadu i do RPA też. I wtedy wszyscy pamiętam, w Sączu było takie spotkanie i kolega zadzwonił do mnie i mówi, ty, jedziemy do RPA. Ja mówię, no to zastanówmy się najpierw, nie, i wtedy dopiero podejmiemy jakąś decyzję. Nie, jedźmy, jedźmy. Dobrze, po tygodniu mu zadzwoniłem, pojedziemy, poszliśmy do biskupa i się zgodził. Ja tam zostałem 11 lat, a kolega wyjechał po który rok. Podobała mu się władza odbudowa. Nie przemyślał. Mówimy o szoku. Ja uważam, że to jest na pewno jakiś dla każdego Europejczyka, dla każdego białego szok kulturowy, w sensie jest co innego na pewno, kiedy ktoś jedzie do Kenii na safari i zwiedza parki narodowe, czy jedzie do South Afryki i zwiedza piękne miasta i podziwia zwierzęta, czy ogląda, szuka Big Five, jak oni to nazywają. Ale zupełnie co innego jest, kiedy tam człowiek ma zamieszkać, tam człowiek ma żyć. I na pewno w moim życiu to były jedne z najpiękniejszych lat spędzone w Republice Południowej Afryki, co nie znaczy, że to były bardzo fajne i łatwe lata. Nie. Tylko teraz już z perspektywy czasu, w
Uważam, że to były moje najpiękniejsze lata, bo bardzo dużo mnie nauczyły w życiu. Właśnie przez ten szok kulturowy też, bo tak jak oni to człowieka nauczą przede wszystkim cierpliwości od razu, a później dopiero wyjaśnią, że wy Europejczycy macie zegarki, a my mamy czas. I to jest dokładnie tak. Ja pracowałem wśród czarnych, oni mówili w języku Zulu. W ogóle w South Africa po przemianach w 1994 roku jest w tej chwili 11 oficjalnych języków. Także jeśli ktoś by pytał o języki, to wtedy, kiedy ja przyjechałem, były dwa. To był język angielski i Afrikaans. To taki stary holenderski. Holendrzy po dwóch, trzech tygodniach nie mają problemu z rozumieniem, troszkę może gorzej z dogadaniem się, ale rozmawiają. Ja pracowałem wśród plemienia Zulu, musiałem się nauczyć tego języka Zulu. Dalej ksiądz umie. Proszę? Dalej ksiądz pamięta ten język. No, troszkę tak. Może język Zulu ma właśnie te trzy kliki. Na C wymawiamy na przykład o jubileju. Gega Amalika Isse będę dodana na moja jubileju. Nie wymawiamy też XX. To się wtedy robi tak. Jakby tam między zębem coś było, to tak trzeba. A ja cię tak mniej więcej chciałbym mieć niepoprawne radio. To jak... Tego nie wiem. I Q. Też nie wymawiają, tylko wtedy jest taki klik. C, X i Q. Strasznie uwodzicielsko, nie? Nie wiem, co jeszcze was interesuje, żeby mógł mówić albo sobie opowiadać, bo to jest, proszę bardzo. Znaczy, ja nie będę ukrywał, że tutaj mnie interesuje doświadczenia księdza z czasów właśnie tych przemian, jak komuna doszła do władzy, jak Mandela i Joe Slovo wzięli sterę swoje rączęta, tak? Jak ksiądz to wspomina, te wszystkie... Znaczy, to były bardzo trudne lata. Może nie sam już 91 rok, bo tam Kodesa była, się spotykali, ustalali, jak będzie konstytucja wyglądać i tak dalej. Tylko później, już po wyborach w 1994 roku, zaczęło się bardzo nieprzyjemnie, bo tak jak w ogóle w całej Afryce, po wyzwoleniu Afryki, tak, wojny, które się toczyły, się nigdy nie toczyły wojny pomiędzy białymi i czarnymi. Wojny toczone były w Afryce pomiędzy czarnymi, a więc plemionami. Ruanda, Angola na pewno, tam komuniści wchodzili, ale tak samo i było w South Africa. Zaczęły się niesamowite, ja wiem jak to powiedzieć, walki pomiędzy dwoma partiami, ANC i AFP. Z tej ANC był Mandela, AFP to była taka partia... Inkatha? Inkatha, tak. Inkatha Freedom Party. No i akurat moja wioska była jedną z takich gorących ogniw, to jest Isingolweni, nie wiem czy jeszcze jest na internecie, są, bo to wtedy akurat nie było internetu i różnych filmików nie ma, ale Boże Narodzenie 96 roku, zapamiętam 95 roku, bo to później 96 były już pogrzeby, zapamiętam doskonale, bo w samym Boże Narodzenie spalono 83 domy i 19 osób zmasakrowano, bo nie zabito, tylko zmasakrowano. Najpierw odcinali im te ścięgna pod kolanami, żeby nie mogli uciekać, a później wracali i... No i narządy wycinali, niektóre wątroby serca. Dla tych właśnie czarowników, między innymi też tych, jak to nazywamy tam, jak to nazywali szamanami, czy... W South Africa to się nazywa Sangoma. To były bardzo trudne wtedy lata, nie było dnia, tygodnia, żeby ktoś nie ginął w Isingolweni, żebym ja nie słyszał strzału, żebym ja raz wracając wjechał do garażu i słyszał strzały, nie wiem czy to do mnie strzelają, czy nie. Okazało się, że siedział w krzakach i czekał na
na inny samochód zastrzelił i go wyzarazano jajami. To były bardzo trudne lata, bardzo ciężkie lata wtedy, ale pamiętam, jak wyjeżdżałem i siedziałem, bo tam mają taki zwyczaj, że od czasu do czasu księdza sadzali na środku na stopniach ołtarza i no i czy jakiś tam prezent przynosili, a więc jakieś banany, kury, czy jakieś nawet pieniądze. I wtedy, kiedy mi dziękowali już za mój pobyt tam, bo wyjeżdżałem, powiedzieli, że przede wszystkim właśnie za to dziękują, że pomimo tych trudnych lat ja byłem z nimi, że zostałem tam jedyny biały w całej wiosce, że nie uciekłem od nich. Kiedy oni nie mogli przyjść do kościoła nawet, bo nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Przez wiele miesięcy spali w kościele w nocy, wieczór przychodzili z materacami, z kocami. Gdzieś koło 8-9 godziny, żeby o 5 już nie było nikogo w kościele. Ja nawet o tym nie wiedziałem. W cudzysłowie nie wiedziałem. Czyli ludzie doceniali to, że ten biały misjonarz, który miał możliwość imigracji, że został jednak z nami. Jak tam zacząłem pracę w tej miejscowości, to miałem około 12 bodajże, to myśmy nazywali to outstation. Inni nazywali kaplicami, nie wiem jak. Kiedy wyjeżdżałem, było tylko chyba 7 czy 8. Nie ze względu na to, że się mi nie chciało tam jeździć, tylko ze względu na to, że całe wioski wyginęły albo uciekli ludzie po prostu, bo ze względu na te zamieszki. I to tylko było AFP i ANC. Kiedy chodzili po składce, bo zbierali na te partie, to ludzie płacili obydwu. On się nie przyznało, że jest za ANC, kiedy przyszli za ANC zbierać, że jest za AFP, bo przyszli za ANC zbierać pieniądze. Płacił ANC i przyszli z tej, płacił tej partii. Pamiętam to jako, jeszcze jako tam właśnie przyinteresowałem się tym konfliktem, to mimo wszystko w tej prawicowej klasie takiej amerykańskiej, to Spotlight, American New Federalist, ANC było przedstawiane jako właśnie ta partia wolności, że to była jednak tam 100 tysięcy białych w tej partii, że oni naprawdę chcieli... Nie, ANC? Tak, że oni byli Inkata. A, Inkata, to nie ANC. Inkata, tak. ANC to jest, to był Mbeki, no tak, późniejszy to prezydent, to który studiował w Moskwie, który się ukrywał w tej Iwangorii też i w Zambii. To byli inni komunizujący ludzie, no... Dziosłowo, no ale wcześniej zastrzelili tego, już sobie zawsze nazwiska zapominam. Kogo? Hanin, tak, ten Polak, co go zastrzelił w 93 czy 94 roku, tak? Zastrzelił tego przywódcę partii komunistycznej. To był taki trudny czas, bo akurat ci dzieci, bo jak wiecie, bo wszyscy w South Africa jest, przybyła potężna Polonia. Było tam około 20-30 tysięcy Polaków, którzy się tam znaleźli z dwóch takich grup emigracyjnych. Pierwsza to były dzieci, które armii Andersa, mężczyźni, którzy zostali włączeni do armii Andersa. Anders powiedział, że wszystkie dzieci się zatroszczy i te dzieci znalazły się część z nich w Anglii, ponieważ Anglia nie mogła przyjąć wszystkich, więc włożyli na statek i popłynęli. 500 wylądowało w South Africa, w Oxhorn, tam ich rozprowadzili po reszcie Afryki, ale między innymi dawna Rodezja, dzisiejsze Zimbabwe, a reszta tych dzieci wylądowała w Australii i w Nowej Zelandii. No i wtedy akurat mieli 50. rocznicę przybycia do South Africa, mieli wielkie obchody mieć, wszystko skancelowali, bo bali się, że ponieważ Polak zastrzelił tego komunistę, więc może mogą być jakieś zamieszki. Tam gdzieś na kościele polskim napisali gdzieś Bertoli jakieś tam słowa czy zdania. I to trwało i to chyba do tej pory troszkę trwa. Troszkę tak ostudziło te wszystkie zamieszki, te wszystkie strzelania AIDS, nie? Bo oni są zajęci w tej chwili, byli zajęci, kiedy ja wyjeżdżałem grzebaniem swoich zmarłych, a ponieważ tam jest tradycja, że pogrzeb odbywa się tylko w sobotę,
No więc tą sobotę jest tych pogrzebów co niemiarę. Ja przyjechałem gdzieś tam na górach, można było widzieć jeden czy drugi namiot, tak wyjeżdżając z tych namiotów stało. Namiot związany jest z tym, że jest pogrzeb, wynajmują namiot, żeby przyjąć ludzi. Także... Żeby zjeść krowy, nie? Proszę? Żeby zjeść krowy. To znaczy, to tam pogrzeb jest czymś wielkim i to musi być ten zmarły pogrzebany uroczyście, więc choćby nawet... Jeden tylko w życiu pogrzeb miałem za 11 lat we wtorek i to pochowali człowieka, którego zrobili już deski, z desek zrobili trumnę, to na pewno... No nic nie było tam w domu, kompletnie nic, bo tak to się zapożyczają się, biorą pożyczki na to, żeby wyprawić pogrzeb. Czyli nie warto tam umierać, po prostu nie jest to. No, czasami czekają tydzień, dwa na to, żeby pochować zmarłego, bo rodzina się nie zjechała, nie? No więc leży w tym w mieście, gdzieś tam w tym morg, no, w chłodni, no i dopiero przywożą. Ale to znaczy, te pogrzeby są... Zarówno wśród czarnych, jak i białych jest ta tradycja, że w sobotę są. Nie. Wśród białych jest zupełnie inna tradycja, zupełnie inna kultura. Także to wśród białych jest zupełnie po europejsku, można w cudzysłowie powiedzieć. A wśród czarnych, przynajmniej wśród ludów, bo to jest trudno mówić Afryka, to jest bardzo potężne pojęcie, nawet mówiąc South Africa, to jest potężne pojęcie. Skoro mamy 11 oficjalnych języków, to jest 11 różnych kultur. Ludzi, którzy mają swoje tradycje, a te tradycje są czymś pięknym, czymś wspaniałym. Kiedy mówi, że nie było szokiem dla niego znalezienie się tam, dla mnie było szokiem. Kiedy ja pierwszy pogrzeb pojechałem odprawiać, to nie wiedziałem, gdzie ja jestem, czy to jest jakiś w ogóle jeszcze katolicki pogrzeb, czy nie. Później się okazało, że to jest coś pięknego, coś wspaniałego. Ale kiedy się okazało? Kiedy dopiero człowiek zrozumie ten język. Kiedy zacznie gadać w tym języku, zrozumie kulturę, zrozumie ich zachowanie i wtedy się staje jednym troszkę z nich też. I wtedy rozumie, że jeśli dziewczyna mówi, że ślub proszę księdza, żeby odprawić, no to ja mówię, słuchaj, no to kiedy Sibongile ten ślub, o której godzinie? Ona mówi o 10:00 proszę księdza. Dobrze, ty powiesz ludziom o 10:00, ale mnie powiedz, kiedy ty przyjedziecie, żebym ja mógł wyjść do kościoła i stanąć przed ołtarzem. Księże, o 10:30 na pewno będziemy. O której byli? Nie, o 2:00 byli. O drugiej. Także na początku mnie to roznosiło, nie? No bo przecież oni powiedzieli, że ślub ma być o 11, więc ja odwołałem wszystkie swoje wyjazdy, bo to sobota, nie? Więc miałem jechać do kaplicy, gdzieś tam odprawić mszę. 11, ja chodzę już nerwowo, nie ma nikogo, przecież jeden człowiek w kościele. Co, ślubu nie ma, czy co? Czasami ja. Później dopiero, kiedy człowiek to zrozumie wszystko, kiedy sobie spokojnie usiądzie. Msza się zaczyna o 11:00, oni się schodzą pomału, idę do konfesjonału dopiero. Dziś o 12:00 zaczniemy mszę, nie? No ale to jest tak fajnie mówi się i tak fajnie się słucha, ale kiedy człowiek tam stanie, to jest zupełnie co innego. To jest kompletnie nieba ziemi. Właśnie, bo takie kwestie przygotowania nawet, jeśli chodzi o przygotowanie do wyjazdu gdzieś, nie? To chyba mówili księdzu, jak wygląda pogrzeb, czy jak wygląda coś. Nie wiem, czy pamiętasz świetnej pamięci już ojca Józefa Rzycińskiego, który stwierdził, że to jest marnowanie czasu, nasz pobyt w Warszawie na tym kursie. Pojedziecie tam, będziecie się od razu uczyć. Ani słówkaśmy nie mieli na temat kultury, zwyczajów, czy po prostu, tak jak mówią, że najlepiej się nauczyć pływać, rzucić kogoś do basenu i wtedy sobie daje razu. To tak było w moim przypadku kilka lat. W moim przypadku to tak było, tak nie wrzucono, tak pływałem. Ale ja za dużo gadam, a tu jest przecież... A dlaczego tak długo, czy aż tak krótko? Proszę? Dlaczego można wyjść tak długo, 11 lat, czy to krótko 11 lat? Pani co, ja pani powiem tak, że jest w pewnym sensie takie wypalenie się też,
i potrzebna jest zmiana miejsca, zmiana, przynajmniej w moim wypadku ja potrzebowałem tego, bo wiem, że bym psychicznie wysiadł, nie, w pewnym momencie. I no tam akurat wtedy takie różne sytuacje się złożyły, że nie było możliwości, żeby się zmienić gdzieś, jakieś takie normalne warunki. Nie w sensie europejskim, tylko żeby przynajmniej był dojazd. Kiedy poleje, że ja dojadę do domu, nie? A tam takiej parafii już właściwie no, nie było, żeby można było dojechać, nie? Bo jak poleje, to człowiek nie dojedzie. No. Ale ktoś inny na to miejsce tam? No to jest w tej chwili już są czarni, bo w tej chwili został mój kolega, został biskupem tam, z którym żeśmy razem przyjechali. Jeden z Paulinów z Częstochowy, ksiądz Stasiu Dziuba, jest tam biskupem w tej diecezji Umzingur. To była jedna z najbiedniejszych diecezji w ogóle w South Africa. To była w zamiarach Watykanu, miała to być diecezja pokazowa dla całego świata, że będzie rządzona przez czarnego biskupa i będą tam pracować czarni księża. I to będzie pracowało. Nie. Czy oprócz misji katolickiej są tam inne misje, inne kwestie? To znaczy byli Anglikanie, gdzie w Stanach się nazywają Episcopalian Church, a tutaj co? Tu jest chyba Episcopal Church? No tam Anglikanie byli, bardzo, bardzo mili zresztą ludzie też. Tam nie ma problemu, jeśli jest pogrzeb, to jest anglikański pastor, czy ksiądz, jak go nazywają. Jest tych różnych no, księży, jak to my nazywaliśmy, happy clappy, bo to tacy są też, którzy się spotykają, że tam tylko tańczą, nie? Także nie ma z tym problemu, jest, są też tak. Tylko że nie prowadzone tak na tej zasadzie, nie, tylko raczej używają duchowieństwa czy ludzi tamtejszych. Ksiądz Piotr. Jak wyglądały właśnie księdza doświadczenia? Bo z tego, co wiemy, to ten szok kulturowy, na który teraz żeśmy weszli, chyba nie był aż tak drastyczny jak w przypadku księdza. Nie wiem, czy był drastyczny, myślę, że się wierzę, nie dojrzewam, że był drastyczny. Na pewno ja trochę inną drogę przeszedłem, bo pojechałem do Centrum Formacji Misyjnej, gdzie człowiek trochę usłyszał, spotkał się z kilkoma misjonarzami. No, takie wtedy to nas szokowało, to co oni opowiadali, prawda, o misjach w bardziej egzotycznych może jeszcze krajach, jak Papua Nowa Gwinea, prawda, czy niektóre kraje afrykańskie. Natomiast no, ja byłem w Brazylii, jak wiecie, bo wiele razy już o tym mówiłem, ale Brazylia to jest taka, prawda, Afryka przeniesiona na kontynent amerykański, Brazylia, zwłaszcza ten stan, w którym ja byłem, nie? Bo tak samo jak Afryka, to jest szerokie pojęcie, tak samo Brazylia. Brazylia, gdzie właśnie San Bahia, gdzie była pierwsza stolica Brazylii, Salvador, gdzie w ogóle wylądowali biali tam w 1500 roku. No, tam się zaczęła Brazylia. Tam sprowadzali ludzi właśnie z Angolii. Widzieliśmy film, między innymi tam był kręcony w Angolii. Kongo też. Więc to ci sami ludzie tam byli przywożeni jako niewolnicy. Przywożeni ze swoją kulturą, ze swoim językiem, który tam odcisnął swój wpływ na języku portugalskim. Dzisiaj wszyscy mówią po portugalsku, nawet właściwie można powiedzieć, że 99% Indian mówi w rezerwatach, też mówią po portugalsku, przynajmniej ci dzieci, czy młodzież, czy może najstarsi nie mówią, nie wszyscy mówią. Ale dużo rozumieją, zwłaszcza, że tam jest telewizja powszechna, prawda, więc telefony też, więc mówią. Ale i Brazylia z tą swoją kulturą, z językiem, ale także właśnie z tymi, z całą sferą taką duchową też i z tymi ciągotkami do czarów, prawda. Oczywiście w Brazylii jest bardzo wiele takich religii, które mają swoje korzenie w Afryce, a które zostały trochę tak, no,
może przystosowane do katolicyzmu, czy nazywane tam ci afrykańscy święci są nazywani imionami świętych katolickich, żeby ukryć, ponieważ bo to było im zabronione. To się nazywa ta ich religia Candomblé, gdzie są różne rytuały, prawda, z zabijaniem kogutów, z wszywaniem nawet Eucharystii, takie trochę tak do tego, gdzie najbardziej zaawansowanych. Więc i to oczywiście tak samo ochronione sferą takiej tajemniczości, gdzie po prostu trzeba być tajemniczonym, żeby w to wejść, żeby w tym uczestniczyć. Tam no, bardzo dużo jest takich właśnie uzdrowicieli, gdzie prawda, czy się zetkną z takimi. Tak, to oczywiście, że to oni żyją, prawda, zetknąłem się wiele razy w profesjonale, bo to tam dla większości, dla tych ludzi prostych, no to on prawda, uważa, że ten święty katolicki to mu, Pan Bóg katolicki to mu nie bardzo pomaga, to idzie tam, nie? I tam prosi, żeby go nad nim się pomodlili, żeby go wodą święcono, bo to tam jest tak wszystko pomieszane, prawda? Żeby go poświęcili, czy żeby, jak chce, żeby ktoś się w nim zakochał, czy odkochał, no to są różne rytuały, albo żeby, prawda, zresztą, że pieniądze zdobył, żeby pracę dostał. Zresztą oni tak samo, niektórzy, mi się wydaje, że w podobny sposób, może nie traktują, ale swoją wiarę pokazują w stosunku do świętych, czy do Eucharystii. Tam jest, w Afryce to też chyba jest spotykane, że ludzie, prawda, różańce dotykają monstrancji, albo zdjęcie, prawda, osoby chorej, czy świętego, to tam wszyscy święci to są, prawda, tak wygładzeni, nie, zwłaszcza tutaj zresztą też widziałem, Francuzy też się niewiele różnią od siebie. Poza tym ja mi się wydaje, o ten szok kulturowy. Więc no, dla nas oczywiście jest to inna kultura, prawda? Na początku no, wszędzie zamiast wież to palmy, prawda, zamiast sosy, to jakaś taka egzotyczne krzoki. Drzew mało było, nie? Przynajmniej w moim rejonie, tylko takie krzoki. Więc, ale potem to, jak przyjeżdżałem do Polski, to o matko, tu wiesz, zielony, nie? To tam już to wszystko powszechnie. Natomiast mi się daje, że o wiele większy szok to mieli tamci ludzie, nie? Tamci ludzie, którzy i to wewnątrz Brazylii, wewnątrz swojego kraju. Ten kraj w ciągu kilku lat się tak zmienił, że praktycznie oni z drzewa, no to usiedli przy komputerach, nie? Przy internecie i teraz wszyscy, nawet na takich zapadłych wioskach, wiedzą, co to jest Facebook, co to jest jakiś tam Orkut, czy jakieś inne, bo tam mają te... I tym się młodzi zajmuje i oni są w szoku. Komórki, to wszystko, to był dla nich szok, telewizory, to prawda... I biały oczywiście, bo tak jak my jedziemy tam z pewnym bagażem, prawda, wiedzy o innych ludziach, wiemy, wyobrażamy sobie, że ktoś może mówić innym akcentem. To tak jak do prawa przyjechał i z korku się dziwili, że ktoś mówi innym akcentem niż korkowski, nie? No ale oni tak robią, prawda, tam oni potrzebowali, tak jak ja potrzebowałem czasu, żeby ich zrozumieć, żeby nauczyć się ich akcentu, ich języka. Tak samo oni potrzebowali czasu, żeby się mnie nauczyć, mojego akcentu, tak jak ja mówię, no niektórym się to podobało, tam się śmiali, prawda, ale tak, powiedz coś jeszcze, bo to taki masz akt, nie taki jak nasz, tu wiejski, nie, tylko taki masz inny ten akt, chociaż moi koledzy, którzy pracowali w Salwadorze, to się śmiali, że ja mówię po wiejsku, nie, że tak, no to człowiek, tak jak tu po korkowsku też, trochę zaciągamy, jak mówimy po angielsku, tak, tam się tak też człowiek tego uczy. Może w Brazylii nie ma oficjalnej wojny jakiejś między plemionami, tak jak potem jest, to już jest jedno plemię, oni się cieszą, że są taką czystą, mieszaną rasą, nie? Że się wszyscy wymieszają, ale był taki prąd, tam taki, no, władze zachęcały do tego, żeby rzeczywiście się mieszali, więc to tam korzenie po włosach czasami widać, że ktoś tam miał albo czy no, Indianina, albo prawda, albo białego, albo czarnego. Chociaż czasami w małżeństwie jest tak, że kilkoro dzieci jest
prawda, biały, a kilkoro jest taki bardziej czekoladowy. To nie znaczy, że te inne są sąsiadami. Nie, nie wchodzi w ten temat. To się też zdarza, nie? Ale bardzo często, bo oni są bardzo gorącym narodem. Natomiast wojna tam się toczy no, między gangami i narkotykowymi. To w Iraku, nie wiem, przez cały ten czas wojny, tyle to lat jest, nie wiem, czy zginęło 10 tysięcy czy 15 tysięcy ludzi, nie? Natomiast w Brazylii co roku tylko w dwóch miastach, São Paulo i Rio de Janeiro, ginie 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy ludzi. Nie ginie, że wypadło to w wypadkach samochodowych, oczywiście to też bardzo dużo, nie? Ale od broni. Od broni palnej i od broni białej. No to tam nad nożami też się umieją posługiwać. Zwłaszcza takie mają, każdy chodzi tam z taką wielką maczetą na wsi, nie? Z taką wielką maczetą, którą idzie do pola i to i służy mu także do obrony. Oczywiście nie może z tym wejść do miasta, policja tam zabrania, ale każdy praktycznie, każdy tam, kto chce, to ma broń i dlatego je używają, że są tacy zimnokrwici, bo on zaszczeli i będzie płakał, prawda? Dużo on nie chciał zabić. Ale prawda, oni są tchórze, oni są wielkimi takimi tchórzami. I on po prostu zabije, zastrzeli, bo się boi, że on może coś zrobić. On, prawda, jest święce przekonany, że on zastrzelił go w obronie własnej, mimo że ten drugi nie obroni, nie? Ale mógłby mu coś nożem zrobić, nie? Albo gołymi rękami, więc go zastrzeli po prostu ze strachu, bo zastrzeli. A to rozumiemy, że to takie reakcje występują głównie ze względu na tą skalę bezprawia, tak? Oczywiście na tą skalę. Tam do więzienia to idzie już taki, który rzeczywiście nie ma nikogo za sobą, nie? Bo jak już ma lokalną władzę ze sobą, to tam do więzienia nie pójdzie. On ucieknie tam na 40 dni, na 60, prawda, żeby jak wszystko ucinie, jak to mówią, płyje opadnie, czyli tak, kurz opadnie, nie? To tego to on potem tam wraca, nie? Ale oni są bardzo pamiętliwi. Kilka lat temu słyszałem o takim przypadku, że dwóch chłopaków, dwóch chłopaków szło z ojcem, który był podbity, on jak był podbity, to się robił tam naśmiewać i któregoś nazwał tam, że jest nie wiem, czy pedałem, czy rogaczem, bo to już jest śmiertelne, za to już kara śmierci, jak kogoś się rogaczem nazwie, nie? I takiego jednego chłopaka, nie? No i ten go zastrzelił, nie? Poszedł do domu i zastrzelił go. I tych dwóch chłopaków, którym ojciec dał koszulę, bo było mu gorąco, sam przyszedł bez koszuli, przyszedł do domu i ojciec nie wrócił, nie? Mieli może wtedy 10 czy 12 lat, nie? Jak dorośli, oczywiście cała rodzina wyjechała gdzieś do São Paulo, dorośli, teraz mieli po 30 lat, wrócili i zastrzeli tamtego człowieka. To żadnych papierów musi być po prostu. Mm-hmm. Ja mam pytanie, w sumie mam dwa pytania dla obu księży. Pierwsze pytanie a propos właśnie misji, kiedy zrodziła się u Was tak zwana, nie wiem, idea właśnie, że chcecie wyjechać na misję, czy było to spowodowane wpływem jakiegoś, nie wiem, zdarzenia, czy już zawsze mieliście po prostu w głowie, że o, będę księdzem, wyjadę za kilka lat gdzieś i będę służył innym ludziom. I drugie pytanie, jak wygląda sytuacja wyjazdu na misję dla osób świeckich, jeśli chodzi o kraj polski? Jak to, czy wiem, że to jest trudne do osiągnięcia, ale jaka jest procedura i czy może jeszcze czegoś więcej, czy może po prostu księża wiedzą co na ten temat, żeby się dowiedzieć w tym teraz. Znaczy, mi się wydaje, że ja tak dzisiaj na śniadaniu mówiłem, że miałem wujka, redemptorystę, który pojechał do Argentyny na misję i po miesiącu, no nieszczęśliwie się zdarzyło, że zmarł na zawał serca, miał się tam powrót w rzece La Plata, w Buenos Aires, czy koło Buenos Aires. I no, tak myślałem, ja chciałem iść nawet do seminarium tego werbistowskiego, tego, o którym tutaj była mowa. Ale mój proszę mi powiedział tak, że tam ci nie gwarantują, że możesz wyjechać na misję, iść do naszego seminarium, przecież tacy księża świeccy też wyjeżdżają. No i za tego księdza biskupa, do którego ja i ksiądz Kazimierz wstępowaliśmy do seminarium, no to było,
Można było pojechać, to było dosyć ciężko, natomiast kiedy przyszedł ksiądz biskup, to no, to było, przepraszam, Życiński, tak, to wtedy się stało to o wiele łatwiejsze. Ja po drodze jeszcze miałem taką chorobę, która wydawała mi się, że mnie zdyskwalifikowała całkowicie, to jest choroba tak Hodgkina, no, więc w seminarium wszyscy uważali, że cud, że skończyłem, że, i że przeżyłem. No i tak po 5 latach nagle się dowiedziałem, że 2 moich kolegów pojechało do Brazylii, nie, czy jedzie do Brazylii, nie. No i to sobie myślałem, no to ja i tak mam z głowy, nie. No ale po 5 roku jeden z nich przyjechał, nie, i spotkaliśmy się, zaprosiłem go na majówkę, długo żeśmy rozmawiali, no i zdecydowałem się, przyszedłem do biskupa Życińskiego, a to już było bardzo blisko wakacji. Mówię, no nie wiem, czy to będę miał ciężar na tyle, nie. No ja zacząłem mówić moje argumenty, dlaczego chcę pojechać, nie? No, że, prawda, że chorowałem i że no, Pan dał, że to, że wyzdrowiałem. Nawet myślałem cały czas o misjach i tego, i myślałem, że to mi pokrzywało plany, ale po 5 latach no, czuję się zdrowo, dobrze i chciałbym pojechać. A widzę, że będę miał miejsce, nie? I już wtedy byłem pewny, że się udziela. I dlatego pojechałem do Brazylii, nie? Bo właściwie to w dzieciństwie marzyłem o tym, żeby pojechać do Papui Nowej Gwinei, ale tam nie było naszego dzieciństwa. Proszę? No, między innymi. Ale natomiast przystawka. Chodzi o drugie twoje pytanie, no to no jest taka możliwość, nie? Chociaż dosyć jest to ciężko. Ja przygotowałem się z koleżanką, która była 3 lata w Guatemali. Małgosia taka, ona zgłosiła się tam, kilka lat czekała, pojechała nawet do pracy, do Szwajcarii, gdzieś tam już sobie prawie układała życie, kiedy jest zadzwonienie, że może przyjść i odbyć przygotowanie, pojechała do Guatemali jako pielęgniarka. Właściwie taki zawód, jak się ktoś jest lekarzem, pielęgniarzem. To jest wtedy łatwiej. I jeszcze jedno, trzeba się urodzić albo mieszkać w diecezji darmowskiej, to jest jeszcze trochę łatwiejsze. To jest jeszcze trochę łatwiejsze. Tak, nie ma problemu z tym, bo to są, nie są te warunki, nie wiem jak Piotr, ale ja wjeżdżałem w 1991 roku, to pomoc w ogóle Kościoła, to nasz Kościół, mówimy o naszym Tarnowskim Kościele, chyba najlepiej jeszcze prowadził tą pomoc taką misjonarzą, no nie, że kontakt, że jakieś tam no, ofiary czy coś, nie mówiąc o tym, jeśli się przyjechało, to zawsze zapraszani byliśmy, nie, na różne spotkania, czy do radia naszego tego Tarnowskiego. Jest z naszej diecezji taka pani Ewa Gawin, która jest ile? 30 parę lat. No nie ma jeszcze 30, ale niedługo będzie. Seminarium byłem, no to ja już 20 lat. Najpierw była w tym, chyba w Kongu, później była, w tej chwili jest w Kamerunie. Ewa Gawin, którą nie wiem, znacie, spotkałyście czy nie, pracuje tam, no, jest pielęgniarką oczywiście, prowadzi już w tej chwili taki tam ośrodek zdrowia. No druga to jest Ela Wryk. No to ona jest w Kongu. W tym centralnej Afryce. Ale poza tym jeszcze taki znaczy. Tak, nie, z tym nie ma problemu, tylko tak jak Piotr mówi, pewnie najlepiej by było znaleźć się w diecezji tarnowskiej, bo te sprawy misyjne są, no, są na poziomie prowadzone, tak. Można powiedzieć. Siedzą na sajtu i to osoby, które pisały do misjonarzy. Tak. Nie? Ja mam jeszcze pytanie jedno takie, które zadałam, odpowiedziała mi koleżanka. Czy jest takie, czy możecie określić coś, co można nazwać w sposób taki jak swoiste piętno, czy znamie może raczej duchowe, które wycisnęło na waszych osobowościach, duszach właśnie to, ten pobyt na tej misji? Co takiego żeście wynieśli, co w jakiś sposób was zmieniło, ubogaciło? Czy może na odwrót? Znasz coś takiego jak każdy, kto mieszkał przynajmniej na wsi, powinien to znać, nie? Jak staje na grabie. No coś takiego ja mogę porównać z... W Afryce spotkałem się z Panem Bogiem w ten sposób. Zderzyłem się z Panem Bogiem i wiem, że jest i nikt mi tego już w życiu
nie zabierze i nie wyciągnie z tego ze mnie, choćby nawet nie wiem jak grzeszył, nie w sensie, żebym chciał grzeszyć, czy zdarzały się mi jakieś błędy. Ja wiem, że on tam jest, ja wiem, że on mnie rozumie. Ja wiem, że jest miłosierny. Były takie sytuacje w moim życiu, że to jest niemożliwe, żebym wyszedł z tego cały. Także na pewno to, co mówiłem przedtem, już Afryka, to były najpiękniejsze lata mojego życia. Ogólnie we wszystkim. Po prostu jestem tak szczęśliwy, że byłem. Ktoś powiedział też, nie, że jak osiadł proch na twoich stopach, afrykański proch, już go nigdy nie strzepniesz. To nie chodzi o misjonarza, chodzi o każdego człowieka. Miałem kolegę, który przyjechał z Niemiec, nie wiem, znacie Jasia Nalepę, w 94 roku, dwa tygodnie tylko tak był, bo chciał zobaczyć. Pisał, dzwonił prawie co tydzień, że musi jeszcze kiedyś przyjechać. Przyjechał w 98 roku, już cały miesiąc spędził, bo mówi, jest coś takiego, co cię ciągnie tam. I jest faktycznie coś takiego, co cię ciągnie, co pcha cię, żeby tam być, żeby tam czuć. A przede wszystkim wolność, której naprawdę nie wiem, jak można odczuwać wolność, ale ta wolność tam była. To ja może tutaj teraz z takim pytaniem, bo trochę się pochwalę, że we wcześniejszej swojej pracy akurat zdarzyło mi się pracować z kilkoma osobami właśnie z Republiki Południowej Afryki. To byli ludzie, którzy tam mieszkali, którzy się tam wychowali, którzy się tam urodzili. Oni pochodzili co prawda z małżeństw europejskich, bo jeden z moich najlepszych przyjaciół, to jego ojciec jest Hiszpanem, natomiast mała Holenderką. No i ja pamiętam od nich wszystkich jedno. Wyjechać stamtąd. Wiadomo więc, że oni potrzebowali gdziekolwiek, żeby pojechać wizę, ale ich marzeniem było po prostu stamtąd się wydostać. Teraz pamiętam, żeśmy na ten temat jeszcze rozmawiali, to wspominali mi jedną rzecz, że apartheid, a tamten czas to było coś najlepszego, co się mogło trafić temu krajowi. Rasizm w stosunku do białych pojechał w tak ekstremalnych kierunkach, że tak jak mówię, no w tej chwili ja już wiem, im się udało, oni są już w Europie, ale Tylko niedawno czytałem taki artykuł, nie wiem, ze dwa tygodnie temu na jakiejś stronie internetowej, że bardzo dużo właśnie wraca do z powrotem do South Africa. Ja wiem o tych latach, bo to były lata 93, kiedy już wiedzieli, że będą wybory. Cała masa wyjeżdżała. Znam rodziny polskie, które wyjechały do Kanady, do Anglii. Ja znam rodziny, najlepiej było, bo siedzę w samochodzie, czekam na pogrzeb w krematorium, a z krematorium wychodzą dwie osoby, kobieta, wiem ile ona ma, to ponad 50 i z matką wychodzi, znam ich skądś i nie wiem skąd. I siedzę w samochodzie, ona tak patrzy na mnie i w końcu podchodzi, ksiądz Kazimierz, nie po angielsku, ja mówię tak. I gadamy, ja nie wiem skąd ta osoba jest. Dopiero później się okazało, że przecież to byli moi znajomi i przyjaciele z tego South Africa. Przyjechali do Irlandii, mieszkają w Limerick. I ojciec umarł, kremowali go właśnie wtedy. No i też chcą, nie czują się tu wspaniale, latają. Ja to jestem w stanie nawet zrozumieć, bo wiem, że właśnie przynajmniej, no tak jak mówię, poznałem ich kilkoro stamtąd. Czyli nie... Chyba jest wspaniały, na pewno. Tak, tylko widzisz, taka sprawa jest. Masz 38 milionów ludzi w South Africa i z tego około 5-6 milionów jest tylko białych. Tak. I w apartheidzie 80% budżetu kraju szło na te miejsca, gdzie mieszkali biali. To gdzie się nie żyło dobrze? Kiedy, bo mówiłem o tej emigracji, nie, że pierwsze dzieci to były w 1944 czy 3 roku tam przyjechały. A później następna emigracja to była już emigracja z obozów, z Austrii, Szwajcarii, Solidarność tych stanu wojennego, tak? Ludzie uciekali na zachód i w stanie wojennym tam czekali na ofertę pracy. South Africa przyjmowała każdego lekarza, każdą pielęgniarkę, przyjmowała inżynierów, architektów,
Jeśli mówimy o Polonii na świecie, to jest najbardziej, najlepiej wykształcona Polonia świata. O Polakach, czyli Polonii, nie Polonii. Bo tam nie jechali ludzie, którzy sprzątali, którzy łopatami na ulicy pracowali. Nie, oni jechali, rysowali drogi, gdzie ma być droga. Oni kreślili nowoczesne wieżowce i hotele budowali. To oni, kiedy przyjechali tam, od razu dostawali mieszkanie, dostawali kupę kasy na to, żeby się zagospodarować. To nie był kredyt. To była po prostu kasa dla nich, żeby się zagospodarowali. I oni dostawali niesamowite pensje. Oni żyli przecież. Ja bym chciał wrócić do tego samego pytania. Tego, którego byśmy jeszcze tej chwili temu, piękno duchowe, teraz do księdza Piotra. Ksiądz, jak ksiądz wspomina właśnie Afrykę, przepraszam, Amerykę Południową, Brazylię? Czy jest w stanie ksiądz wyszczególnić taki moment tych grami, które księdza tam dosięgnie? Mi się wydaje, że może moje doświadczenie jakieś takie, które na mnie wywarło wrażenie, było bardziej subtelniejsze trochę. No albo wiesz, albo słup na tym, na ulicy. Nie szedłeś tak kiedyś? Nie są zdarzyłeś. Przepraszam. Ale no, może nie spektakularne, ale mu nieznaczące, no, niż słup czy galię. Co to było? Właśnie to na pewno było dużo takich zdarzeń, bo pamiętam, że w wielu tych momentach byłem no, bardzo tak do głębi wzruszony świadectwem tamtych ludzi. Zwłaszcza, że zaczynałem w miejscu, gdzie byłem pierwszym księdzem, który tam zamieszkał. Nie? Wcześniej tam dojeżdżali. Był taki jeden ksiądz z Niemiec, który przez 50 lat jeździł tam na ośle. Taki wielki obszar, który został podzielony w tej chwili na 5 czy 6 parafii. To jest, możemy porównać to do terytorium Monster. No to tak gdzieś, to była ta jego parafia, nie? Moja to była taka, to było Kantykolk, nie? Minimum, nie? No Kantykolk, powiedzmy, to była moja parafia. I w wielu tych miejscach to były msze święte, które po raz pierwszy odprawiałem. Więc no to na człowieku wywiera wrażenie. Ci ludzie, oni byli ochrzczeni, oni starsi raz na miesiąc przychodzili, czy na 2 miesiące, czy na 3 miesiące, jak usłyszeli, bo to tam, prawda, to ciężko to było uważać, nie? Ksiądz tam przyjeżdżał i ludzie, no, pocztą pantoflową przekazywali wiadomość, że ksiądz przyjechał. No, wiesz, szliśmy wtedy kąpać i tego, i to tak wszystko trwało, się tam katechezy głosił, chrzcił, potem odprawiał msze świętą, mówił, choć nigdy dobrze po portugalsku nie nauczył, mówił z mocnym niemieckim akcentem, więc ci starsi ludzie niewykształceni go w ogóle nie rozumieli. Nie? Więc tego przygotowania jakiego technicznego tam żadnego praktycznie nie mieli. I no, takie momenty potem podchodzi do mnie pani i mówi, że Szkięta, moja córka ci się nie zapytała, bo mówimy, że idzie nam przyjdzie, a co to jest msza święta? Nie? A Wietnam miała 15 lat, nie? W kraju, no, gdzie już prawda, była, nawet telewizji są prześwięte, no i nie słyszała, nie wiedziała, co to jest msza święta. Co to jest msza święta? Więc to jest tak, to było na pewno takie wzruszające sama. I podobnie jak ksiądz Kazimierz, ja tam tym ludziom wiele nie mogłem dać, bo za Chrystus. I poza obecnością. Poza obecnością. Poza obecnością, gdzie z nimi tam byłem i to było, wcześniej nikt nimi tam nie chciał być. Nie, bo tam się pouważał, że tam się nie utrzyma, żaden Portugalczyk nie chciał tam iść. To było na zesłanie, tam się, sam się broniłem, nie chciałem tam iść, nie? I na początku było bardzo, bardzo ciężko, bo pamiętam moją, i byłem z tego dumny, nie, żebym jakoś źle było, ale byłem z tego dumny, że moje pierwsze Boże Narodzenie, bo przyjechałem, jeszcze pracowałem w takim miasteczku 50-tysięcznym, które ma no, bardzo stare tradycje wydobywania tam złota, takie złote miasto, nie? Żakobina się nazywa. To tam pracowałem, byłem takim przyuczeniu, proboszczem i dojeżdżałem raz w miesiącu do tej mojej parafii. Pojechałem tam na Boże Narodzenie i zostałem tam
na noc. Pierwsze Boże Narodzenie na ojczyźnie, to tak się bardzo przeżywa. I miałem... Wszyscy poszli po pasterce do kościoła o 10 godzinie, siostry do siebie, bo były tam siostry. A ja zostałem z butelką Coca-Coli i z jednym kanałem telewizyjnym, który tak, prawda, to był taki program chyba dla ludzi morza, bo tak robił szszszsz. Więc to było takie mocne przeżycie. Na pewno zima była wtedy, czy lat? Nie, no wtedy, prawda, było tak gorąco, że człowiek chciał skórę ściągać. To jest szok. Właśnie, Boże Narodzenie. Boże Narodzenie, Wigilię, łamiesz się opłatkiem, siedzisz w krótkiej koszulce i jest ci gorąco. Znaczy dla mnie szokiem, jeżeli mogę się podzielić, to było właśnie też Boże Narodzenie, które spędziłem w Indiach, ale nie było, dla mnie nie to gorąco było tym szokiem, tylko ci ludzie goła, ci, prawda, ciemno skórzy, którzy mieli na sobie maski świętego Mikołaja. To największy szok. Właśnie, ale jak można choinkę tam zrobić? To też wyrobić z kaktusa, choinkę z kaktusa, z takiego, jak to się nazywa, sinzal. To w Polsce są sznury sinzalowe, to właśnie na Brazylii. Taka włókniasta, do agawy podobna roślina, który taki ma pęd do samej góry, na 4-5 metrów wysoki, z takimi odnogami to tak, i no, z tego robili choinkę. Ale co na tej choince wieszali? Ja mam takie zdjęcie gdzieś tam, jedno, nie tutaj, ale gdzieś tam robił żółwiem, no więc wieszałem wszystko, co mają. Spalone żarówki, jakieś tam laleczki, to wszystko, co bombki, nie, to oczywiście w miastach. Boże Narodzenie zaczyna się już, w tej chwili są na pewno już wystawy Boże Narodzeniowe. Bardziej listopad już jest, no to na pewno. Już są, prawda, i są sztuczne choinki, gdzie jest sztuczny śnieg i renifery. I tu jest tak jak w Nowym Jorku, jak gdzie indziej, nie? Ale na wioskach... No to jest komercjalizacja po prostu, to jest wciskanie ciemnoty innym ludziom, no przecież to nie jest ich kulturą, nie? Jakiś renifer, jakaś choinka, to jest przecież gdzieś stąd. No to chociaż bardzo jest... śnieg jest znany, ale nie w styczniu, tylko w czerwcu. To jest to, co myśmy też omówili już nie śpiewając na przykład tutaj w Irlandii nawet te kolędy w adwencie, nie? Jak przed adwentem oni już zaczynają kolędy śpiewać. No przecież to jest, uważam, pomylenie zupełnie. Adwent jest adwent, nawet czas przygotowywania się do Bożego Narodzenia. Chociaż od 17, liturgicznie od 17 grudnia jest nowenna i to właśnie już można. No, ale ty wiesz, jakbyśmy byli uczeni i przygotowani. No, a jeszcze jeden szok to był taki, to już wszystko młodzież jest tutaj prawie, to nie pamiętam tych lat jeszcze. Jak w Polsce w 90 roku, wtedy jeszcze karteczki były prawie, nie? Na paliwo, na wszystko. Człowiek, zajeżdżamy z tym, z Markiem do sklepu i jest taki supermarket potężny i tam wszystko jest w sklepie. To był szok. Szok, no przecież ocet na półkach był. No jak już wyjeżdżałem, to już się zaczęło to bardzo robić. Tą reformę zaczął w 91 od stycznia, więc pokazywały te austriackie gotowe te pierniki, co trzeba włożyć na 5 minut do pieca, już był gotowy, upieczony i to wszystko. To był szok. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś tam na jakimś swoim tym występie Pietrzak mówił, że w tym kraju nawet papierosa nie kupi, a tam w Afryce w najdzikszym buszu może sprzedaje wszystkie marki papierosów tego świata. No tak było. Ale też on tam... To był szok. Nic w sklepach przecież w Polsce, nic nie było. Kompletnie. Znaczy w 91 roku. Już się zaczęło, troszkę się zaczęło, ale człowieku, no to co porównujesz supermarket w tym w Podszewską, gdzie ja pojechałem, okej, taki duży sklep i tam idziesz i nie stoi jakaś baba, proszę, aż.
Tylko bierzesz z półki sobie jedną wodę, chcesz, czy dwie, czy cukierki. Ktoś w takiej biedzie, wiesz, że na pogrzebie, bo tam na pogrzeby się jeździło dzień wcześniej, Wigilia tak zwana była i zapraszali czasami na pogrzeb. I to było w tej chatce okrągłej, nie? I tam się wszyscy gromadzili, trumna już była, rodzina siedziała kocami nakryta i msza święta, nie? No to przyjechaliśmy tam z grupą tych ludzi, którzy tam chcieli jechać na ten pogrzeb, no i mszę świętą. No na czym odprawić, jak tam nie ma stołu nawet. No więc był taki mały zyderek, na którym ten zmarły siedział, czy ktoś tam z rodziny siedział. Taki mały zyderek, na takim zyderku w życiu jeszcze nie odprawiałem tak mszy świętej. Taki, nie wiem, 30 na 40 może był. Nic się nie zmienił, kiedy się zmieścił jeszcze i ten. Nic nie było w tym domu, więc. Bo to nic nie mieli. Właśnie. W wielu miejscach tak samo, jak powiedziałem, że. Ale czekaj, jeszcze ci przerwę momencik, ale to, co chciałem powiedzieć, nic nie mieli, to co on tam mówił, dobrze mówił na tym filmie, ale byli szczęśliwi. Oczywiście. No właśnie, tak. Oni byli szczęśliwi. Musieli pilnować majątku. Kochali, po prostu tańczyli, bawili się, przychodzili, nie w sensie. Używali, nie, tak, tylko tak. Byli szczęśliwi po prostu. Tak, nie widać było z nich twarzy, było szczęście. W takiej bardzo biednej wiosce odprawialiśmy mszę świętą. Odprawialiśmy, no, wynieść jakiś tam stół z domu i tego, no i dziewczyny tam pozbierały kwiatków na łące i do takiej puszki po przerdzewiałej, po oleju chyba, włożyły tam kwiatki. No i ja odprawiam, było akurat podniesienie, ludzie bardzo pobożni, chcieli też reagować, ksiądz Rysiek Taraszka grał na gitarze i no i przyszła koza i zjadła z tego ołtarza. I jedna dziewczyna próbowała przepędzić, ona była bardzo bardzo koza. I zjadła ona w czasie podniesienia, po prostu była miękka, bo musiała być na tym stanie. Dziękujemy uprzejmie naszym gościom, dziękujemy naszej widowni i dziękujemy radiu niepoprawnemu radiu, tak, wszystkim tym, którzy nas słuchali. Dobrze, będą tydzień montażu. No, to błogosławi wszystkich. I brawo. Błogosławieństwa wam udzielę po portugalsku. Dobra. Ja poprawię wzór. No to już będzie to pewnie. Na pierwsze wezwanie powiedzcie z duchem twoim, dobra? U seniore sterza con wosk. Z duchem twoim. A ben sojego zdeł stodo poderoso. Pai, filio, spiritus santo. Inkosia i benani. Z duchem twoim. Magani tak na menisę kunu kunu sumandla uisse, benedana no moja ubideo. A bani go buchle. Mogę nie podjąć. To się wytnie, no nie? Jakby co, to tam jeszcze raz nagramy. Dzięki, kochani, że przyszli, no! Ściskam was tam, żeby nie poznać.